Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy Wiedźmin 3 Dziki Gon. I tak. Się śmieję jak od tego łowcy czarownic, bo śpiewa jak nie wiem co. Jakby był nie wiem co. Narąbany czymś. Ale nie wiem. Kurde. W dzisiejszym odcinku będę trochę kichał, pewnie, ponieważ wiecie, są wakacje i wszystko pyli, bo jestem alergikiem, jak wiecie. Ja chyba wam kiedyś mówiłem, co nie? Tak, mówiłem wam przy odcinku, tam chyba czwartym, czy tam przy którymś. W tej chwili już nie pamiętam. Kurde, nie mam przy sobie chusteczek, a będę musiał, kurde, no, smarkać. Albo będę tak, wiecie, ale tak to nieładnie jest, co nie? Ale spróbuję jakoś, chociaż przez, nie wiem, zobaczymy. Przez 25 minut jakoś muszę wytrzymać, bo zrobimy dzisiaj te zlecenie potwór z lasu pewnie. Tak, miejsce ataku na transport i zobaczymy jak to będzie. Czy to łatwe jest zadanie, czy takie sobie, co nie. No ale dobra. O, tu mamy jeszcze. Znak zapytania mieliśmy. A sobie zrobimy jeszcze o to przed tym. Przed tym możecie zadaniem. Wyjść. Nic wam nie zrobię. A kimże ty jesteś? Dziewczynka. Kiedy ostatnio zasiadłaś? Tydzień temu. Po upieczonej wiewiórki, a potem jeszcze trochę jagód. Proszę, podziel się z innymi. To dla nas? Naprawdę dziękuję! Proszę, to dla was! Za waszą dobroć! Dobra dziewczynka z niej. Szczerze mówiąc. To takie fajne, co nie, zadanko. Kujacie, masz oczy jak mój kotek. Też miał kiedyś głodna. Tak? Aha, was tyle jest. Czterech. Czworo znaczy. Kiedy weszli do jego chaty, przystąpili. Dobra. Nie to tam mniejsza. Interesuje co nie, co tam się stało. Kurde, mamy tych receptur dużo, że hej. Serio. No dobra, idziemy dalej sobie. Oj, po co ja tą płotkę wołam? Ja pierdzielę, no po cholerę mi ona. No dobra. Jeszcze ktoś chce dostać ode mnie? Czy co? O, tu coś mamy. Jestem ciekaw, co tu jest. Ślady pazurów, tępych zębów, żerowały tu trupojady. Ale wszystkie zadane przez nich rany są pośmiertne. No, dobra. Tu coś jeszcze mamy. Ślady stóp. Ktoś przeżył, albo potwór jest humanoidem. Humanoidem, serio? Ślady pazurów, tępych zębów. Oj, to tu już czytałem. Żerowały tu trupojady. Ale wszystkie zadane to przez to czytałem są już, szczerze mówiąc, przecież. Tu coś jeszcze mamy, zbadaj. Ślady pazurów, tępych no zębów, dobra, to jeszcze trzeba czytałem tu też. Trupojady, ale wszystkie zadane przez nich rany są pośmiertne. Rozrabowane. Albo ktoś zwędził ładunek już po ataku potwora, albo nasz potwór kolekcjonuje militaria. Okej, tylko gdzie te ślady idą, szczerze mówiąc. Ha, ha, ha. Zaraz, tu jest ten ładunek. O, tu coś mamy jeszcze. Widzę. Rany jak od pazurów. A tu strzała. Ułamana tuż przy ciele. Nie wszystko jeszcze znalezione tutaj? Serio? Coś tu śmierdzi. Trzeba pójść za śladami. Okej. O, tu coś mamy. Tylko gdzie dalej? Tutaj, dobra, mam ślady. No dobra, okej. Warto się tu rozejrzeć. No i mamy jakieś potworki. O Jezu się, ile tych utopów. O ty kurde dziadę tu. No dobra, okej. Jeszcze ktoś tu jest, został?
dwie składniki. No dobra, tu mamy ślady dalej. No dobra, gdzie one w ogóle prowadzą, tak szczerze mówiąc? O, tu coś mamy. Elf! Jeszcze kroka będziesz miał dodatkową dziurę we łbie, Dwan! Czego tu szukasz? Mów! A kimże ty jesteś? A tak sobie spaceruję. Zażywam świeżego powietrza. Myślisz, że to są żarty? Bo mi nie jest do śmiechu. Epe! Co jest? Jak ja bym wejdź do tego na ten drzewo? O ty dziadzie ty. A ten kurde atakuje z tego. Serio? No dobra. Wiewiórczy ogon. Serio? Takie zadanie? Krótkie? O kurde. A to ci heca, takie krótkie zadanie, no ja cię kręcę. O, się zdziwiłem. No dobra, serio przeciążenie. No bez jaj. Chodź płotka, podwieziesz mnie. Naprzód. No dobra, lecimy. Ej, to tylko takie zadanie, kurde, takie łatwiutkie, serio? No bez jaj, serio, łatwiutkie zadanie, jak nie wiem co. I do tego na 6 poziom mamy je. No ale wykonaliśmy, fajnie. Kolejne zadanie wypełnione. I chyba za chwilę zrobię cięcie, bo kurde, z tym nocem moim ja nie wytrzymam. Bo nie chcę za bardzo tak, wiecie, wciągać do środka tego. Bo to, no, brzydko wygląda. Znaczy, w ogóle będzie przecież słychać, co nie. No ale dobra, okej, idziemy i zaraz tu porozmawiam z nim i zrobię cięcie. Tak to jest, jak się ma alergię, co nie, moi drodzy. Oj, teraz to... No, wreszcie jesteś. Nie było żadnego potwora. Na konwoje napadały elfy z komanda Skojatel. Masz, to i wiewiórcze kity. Skojatel, powiadasz? A myślałem, że już żeśmy wybili te szkodniki do ostatniego. Że nie ludzie zmądrzały. No, to trzeba będzie ich usadzić. Zrobi się spis długouchych w okolicy, powiesi co dziesiątego, to się uspokoją. Z pewnością. Widzę, że myślimy podobnie. Swój chłop z ciebie. Masz to obiecane złoto i glejt. Szerokiej drogi. No dobra, dzięki. Okej, tu mamy chyba ten... jak to? Jezu. Nie poboczny... Poboczny? A nie wiedźmińskie? A, może i tak. Tu mamy... No kurde, proszę cię, Gron, nie laguj się w tej chwili, no ludzie. Dobra. Zlecenie zakulisowane, przyszedłem już fajnie. Okej, dostaliśmy trochę doświadczenia? Nie? Serio? Jakim cudem nie? Ej no. Co my tu w ogóle mamy tu? A, przeciążenie mamy, dlatego tak powoli, zapomniałem totalnie. Ale mógłby tu chyba nowy gracz, co nie? Czy nie? Czekajcie, to jest najstatek, który zmierza nas Kligę. Czekajcie, bo ja nie miałem iść tutaj. Płotka, chodź. Albo czekajcie, jest tu ktoś do pohandlowania? Stać! Nie ma przejścia, most jest zamknięty. Bo co? Bo król Radowicz tak rozkazał. Bez glejtu nie przepuszczamy nikogo. Mam glejt. Świetnie się składa, bo akurat mam glejt. Tak? Zobaczmy. Niepodrobiony. No dobra, przechodź. No kurde, dziadzie ty, ha? No. No, doświadczenie dostałem jeszcze, fajnie. Dobra, poszukajmy jakiegoś może tego. Jak to się nazywa? Gdzie ty jesteś, płotka? A, tu jesteś, dobra. Poczekajcie.
Znajdziemy jakiegoś może, jak tu jest oczywiście ktoś, ale tu nikogo nie widzę. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tempo, tempo! Czekajcie, kurde, bo się tu w... no. Tu mamy ten, no idź, kurde. Brawo, serio? To ja nie mogę. Dobra, tu mamy drogowskaz. Co on tak dziwnie mi kieruje? Ej, bez jaj. Serio, kurde, płotka, co ty odwalasz dzisiaj? Ej no, co jest? Bez jaj. Zobaczcie. Co ten Geralt mi... odpierdziela coś. Dobra, poczekajcie. Co ja miałem zrobić najpierw? Ja mówiłem w poprzednim odcinku, ale woli już mi się... ten, bo zapomniałem już. Troszeczkę. Tu mam... ale tych wsi jest, ja cię kręcę. Dobra, pójdziemy do wsi Jawornik, a później tu sobie pójdziemy. Tylko tu nie ma żadnego... ajajajajaj. A tu jeszcze jakieś zadanie mamy. Fajnie. To jest... czekajcie. Aha, znak zapytania, okej. Dobra i... dobra, na razie... dobra, na razie tu sobie pójdziemy. A, dobra. Wiem już, co mam zrobić, okej. Dobra, trzeba było sprzedawać te bronie jakieś. Jakie, no, chyba mam jakieś, co nie? Na pewno mam. Czekajcie, sobie sprawdzimy, czy dobre mamy jakieś, czy nie. Ale chyba nic nie ma nowego. Pomniejszy kamień runiczny. Pochodnia? Co ta pochodnia tu robi? Wezmę sobie ją. Dobra, poszukajmy jakiegoś najpierw, ale nie, najpierw to ja się z wami pożegnę, znaczy nie pożegnę, tylko zrobię to cięcie i no, widzimy się oczywiście, no, po przerwie. Okej, jestem już z powrotem i możemy, no, iść dalej, bo najpierw sobie poszukajmy jakiegoś, tego, kowala, znaczy potnerza, co nie, jakiegoś, tylko tu nie wiem, czy to będzie coś, chociaż, bo na razie to nikogo nie... Jest tu w ogóle ktoś? Jakiś, nie wiem... Nie da się tu przybliżyć? Aha... Nie ma tu żadnego tego? Serio? Żadnego potnerza? Chodź, płotka, podwieziesz mnie. Dobra... Serio, tu nikogo nie ma? Ale wieś, kurde, mała. Ej, no bez jaj. Serio, nikogo nie ma. Trochę niefajnie. Dobra. Nikogo nie ma, to nikogo nie ma. Okej. Dalej, płotka, dalej! No, kurde, co ty robisz, płotka? Ja pierdzielę, no bez jaj. Zwolnij, płotka. No przesuń się. Tu chyba nie ma nic takiego za bardzo. Dobra, gdzie mamy... tę. A może tu kogoś znajdziemy, ale wątpię, tu nikogo nie ma. Co tak się gapisz? Nudzi się taki biednych ludzi nachodzi. Nie, tu powinien być ktoś. O, mamy, dobra. Zamknięta. A gdzie jest ten gościu, co tam... Użyj. Okej. Czego tu nikogo nie ma tak za bardzo? Żadnego płatnerza. Jednak jest tutaj płatnerz, tylko ja nie zobaczyłem go dobrze. Ale tu nikogo nie ma, kurde. Żadnego płatnerza nie ma, nie widać. Ej no, trochę niefajnie. Starzec. Czego ty patrzysz, kobieto? Właśnie. Czekajcie. Do godziny 7 się prześpimy. Będzie już rano. Okej. Może wyjdzie tu ktoś. Mam nadzieję. Nikogo nie ma? O, jest. Dobra, mamy gościa tego. Mamy czy nie? What the fuck, nie ogarniam tego. Czego nikogo nie ma? Szczerze mówiąc,
Zapnięte, ej. Bez jaj. Czego tu? No właśnie, chcę... Może bym tak starego na potok posłała. Porąbane trochę jest. Bo to jest przecież ten... Czekajcie. Chwila. Boże, się pogubiłem już tutaj. Tu jest... schowek nie. Gniazdo potworów też nie. What the fuck? Nie ogarniam tego. Zadania to nie. Płatnesz. A, tu nie ma nikogo. Okej. Okay. Dobra, to trzeba będzie gdzie indziej pójść. Dobra, to pójdziemy tam do kolejnej tej wioski, jak mamy. O, tu mamy, o kurde, mieliśmy te. Drogowskaz. Dobra. Szybka podróż i pójdziemy do kolejnej wioski. Tylko gdzie to jest najbliższa wioska, to ja nie wiem. Czekajcie, tutaj. Kurde, tutaj jest najbliższa. Tak. No tu coś jeszcze mam, ale tam chyba nie będzie mogli. Nie, nie będzie mogli. No dobra, tu wszystko już jest jak mniej więcej te ogłoszeniowe już są zeksplorowane, można tak powiedzieć. No dobra, kurde. Czekajcie. Drzewo wisielców to nie. Ludzie w opałach? Wejście. Kurde, nikogo tu nie ma? Czekajcie, pojedziemy do... znaczy... do karczma na rozstajach. Pójdziemy tutaj sobie i może tutaj będzie ktoś, jakiś tam płatnerz. Ten, co się zajmuje tymi. Broń mi. Co ty robisz, dziecko? Co ty masz? Coś w głowie, nie wiadomo co? Na to wygląda, że tak. Tu nie ma nikogo? Żadnego kowala czy coś? Nie jest, może zysk wyniuchał. Gad sakiewek nie zejdzie. Nie masz ty czego do żarcia? On głodny kiwi. What the fuck? Tu mamy kogoś? Nie ma nikogo tutaj w tej... Tu nikogo nie ma. No ludzie, bez jaj. Serio, czy nikogo nie ma? Kurde. Mamy ile tego obciążenia? 62. Kurde. Trochę jest dużo. Tu też nie ma żadnego płatnerza w piruny, no bez jaj. Trochę się... Dobra, pójdziemy do innej wioski znowu. Pójdziemy gdzieś najbliżej, żeby było. Tutaj do wsi Żosława pewnie trzeba będzie pójść. O, tu jest duża ta wioska. Duża wioska. Okej, dobra. No, fajnie. Dobra. Ale to też nie jest to. Kurde. Czekajcie, nikogo nie ma. Serio? Też kurde wziąłem fajną drogę, co nie? Poczekajcie, do takiej wioski trzeba będzie pójść tam, gdzie są ludzie. O, a nie. No, szybka podróż. No, przecież wcisnąłem E. Czekajcie, wieś Konary, pogorzelisko, kasztel w Rońce. O, właśnie, tutaj. Wieś Konary, ja jestem w jakim? W Rzosowa. Sprzedawca, dobra, to pójdziemy sobie. Do tej wsi jakiej ja to mówiłem? Kurde. Zaraz zobaczę, bo nie pamiętam. Wieś Konary, właśnie. No tu kogoś mamy. Kupiec. Kupujecie czoglą. Pokaż mi swoje... Właśnie, pokaż mi swoje towary. Dobra, ja ci sprzedam tak. Coś słabego. Trzeba będzie mu coś sprzedać, co nie? Ale chwila, ej, mamy jakieś... Czyżby lepsze? Nie, chyba.
Szczerze mówiąc, nie wiem. Sprzedaj. Bełtę rozrywająca, to też nie da się? Aha. Co my tu mamy? Jakąś mapę? Wow, możesz odnaleźć coś, tylko nie wiem co. Znalazłem mapę, o fajnie. Tylko... chwila. I... tutaj, tak. Prowadzę z badania. Aha, wszystkie, dobra. To chyba na tej mapie będzie... O, nowe zadania mamy, ale fajnie. Wow. Tu mamy zaznaczone wszystko na tej mapie, tak? Jak było mówione, tak? Czy nie? Znajdź wszystkie schematy. Fajne to. Wiedźmińskiej szkoły kota. Ale dobra, na razie tym się nie zajmiemy. Jakieś nowe są te? Nie są nowe. Myślałem, że są nowe. Mamy 81 miejsc nieodkrytych. O kurde, trzeba będzie to robić powoli. Dobra. Kurde, sam nie wiem za co się wziąć najpierw. Kurde, szczerze mówiąc. Bo nie wiem. To mamy dobra, lekka zbroja lepsza też. Kurde, tego miecza bym sobie zmienił, ale ten lepszy jest, a nie? Tylko nie wiem dlaczego nie mogę go... A nie wiem, dlaczego go nie mogę użyć. Bo tu mamy ile obrażeń, tyle i tyle, tak? Broń stylowa, co chyba... Nie, to jest nie jest lepsze przecież. To jest takie se. Okej, no to mogę jeszcze... Znaczy, to posprzedaję, po co mnie to? Te dwie. Co słabe bardzo, jak nie wiem co. Kupujecie czy oglądacie? To i to. Pokaż mi już o tym gościu. Dobra, to sprzedamy. To mówiłem, tak, to. Tak i to niech będzie mu tam. A to? To nie. To sprzedam mu. To są lepsze, są nie takie bronie już. Tak jest, to tego nie będę nawet sprzedawał. Ciężki buzdygan, dobra, na razie sobie zostawimy to. Bywaj, dobra. Zbadaj podziemia, daleko to jest? To jest tutaj aż? To podziemie? Tak. To daleko, tam nawet nie będę szedł na razie. A w ogóle na który to jest poziom? Na 17? Ej, no to po co mnie to? Ja tego na razie nie będę robił przecież. Kurde, to co... Ten jest jeszcze... Jak na 12, na 17, tak? I 20... Serio? Ja tego jeszcze nie będę przeszukiwał, po co? Jeszcze zdążę, nie? Przecież chyba, na pewno zdążę. Dobra, to lecimy do... Poczekajcie. Bo tu mam jakieś zadanko jeszcze, widzicie? Tam jest taki znak zapytania. Znaczy znak, kurde, pytajnika. Nie. Pytanie to jest przecież takie coś. Znak... Oj, nie wiem już. Kurde, nie wiem co ja to plotę. Nie wiem. Serio. Coś plotę, nie wiadomo co. O, ale sobie tu... Aha. Poczekajcie, bo tu mamy jeszcze... Statek, znaczy łódź, Boże. Myli mi się, kurde, czasami. Okej, tu mamy jakiś statek czy coś? No, otwieraj to. No co jest? Kurde, serio? Trzeba tędy przejść? Znaczy tędy mam? Nie, tędy się nie da też. Ojoj. No jak ja mam tam przejść do tego, na ten statek? O, tu coś mamy, wow! Wracaj skąd przyszedł!
Dobra, jak ja tam przejść na ten statek, szczerze mówiąc? Bo nie wiem. Zaraz, tu nie ma tu nic, nie. Czekajcie, ja źle idę. Dobra, już. Czekajcie, bo ja to pogubiłem się, szczerze mówiąc. Tędy się idzie. Ta, to niech żyje. Ja nie wiem, czy on żyje, czy nie. Czekajcie, bo ja się poplątałem już tutaj. Przy tym czymś miejscu. Tędy się idzie. Nie, tędy też nie. What the fuck? Zaraz się zatrujesz. Chwila. Chwila, kurde, chcę przejść na statek. No jak ja mam tam przejść? Tak szczerze mówiąc. Porąbane miejsce. Serio. Poczekajcie, bo jestem tu. Jezu, to nie tędy się przechodzi. O Jezu. Tędy? No dobra, ale... Wiem, że mam przejść tędy, ale... A, dobra, teraz dobrze idę, bo wtedy się pogubiłem. Ach, ten Mati. Dobra. Jedziemy! Zobaczymy ten znak. Czy to jest pytajnik? Nie pytajnik, tylko... Poczekajcie, to jest... Dobra. Okej, 300 metrów jeszcze około mamy, tak? Do tego miejsca trochę jest i drogi. Nie, źle pojechałem. Tempo! Dobra, tutaj mamy skróty jakieś. Bo ja tam miałem, bo tamta droga to jest do tego, do Nowigradu przecież, nie? A my tutaj mamy iść przecież. Jakoś tędy, nie wiem, tędy? Tędy da radę? Da radę, dobra. O, tu już blisko jestem. No jestem, to ty, no i co? Wiedźmin! Jan Werdur, pamiętasz? Ratowałeś mnie przed utopcami. Wtedy byłem bez grosza przy duszy, a teraz proszę, sakiewka pękata. Pieniędzmi ludzi z obozu. Zemsta była słodka? Myślałem, że przyszedłeś po nagrodę. I chętnie ci zapłacę, w końcu żeś mnie uratował, bez dwóch zdań. Ale jeśli szukasz guza, to go znajdziesz. Pieniądz nie śmierdzi. A proszę. No dobrze, moi drodzy, widzimy się po przerwie. Okej, moi drodzy, witam was znowu po przerwie i tak. I już nie będziemy robić żadnej misji w tym odcinku. Tylko wam powiem, co nam zostało. Jak ja tak poczułem jeszcze wcześniej, to tam 28 minut mi się nagrało, co nie, tam z tymi przerwami nieszczęsnymi, znowuż. I tutaj nam zostało jeszcze z wiedźmińskich zleceń tylko tyle, wiecie. Na razie sobie tutaj... Te zlecenia sobie zawiesimy. Tak myślę sobie. Tu na dopiero nowo na 20 mamy, co nie, ten poziom. Tutaj oczywiście też sobie to zawiesimy, co nie. Te poszukiwania tych rynsztunków, tego szkoły kota. Bo to jeszcze zdążymy, co nie. Przecież. I tak myślę sobie, kurde, muszę sobie posiedzieć jeszcze w tego gwinta, co nie. Kurde, nie wiem, czy ja będę to jeszcze tam robił to na odcinkach. Nie, zobaczymy jeszcze. Na razie nie będę nie sobie cywał. Bo tutaj pewnie jest daleko, co nie, do tego wróża. No, 2000 metrów ponad, to nawet nie będziemy szli do tego miejsca. Tutaj też ja go pewnie nie będziemy robić. Nie, bo to też daleko jest. I dobra, co nam tu zostało jeszcze do znalezienia?
tak mniej więcej. Tu mamy tak, tablicę ogłoszeniową, kolejną. Bo ich mam aż 10, znaczy 9 do znalezienia, tak? Bo nie ogarniam za bardzo też. Czekajcie, bo tu widziałem przecież eksploracja. No dobra. Okej. Mamy 3 obozowiska bandytów. Tylko nie wiem, dlaczego tutaj jest coś takiego jak 2 razy to samo. Bo tu jest 1 z 3 i 1 z 1. To chyba znalezione jest to pewnie. Pewnie tak. Aha, bo tutaj było. No dobra, to znalazłem już tego pewnie. Tutaj mamy kolejne. Ujo, jak daleko. Ujo, a cię kręcę. Trochę daleko. No dobra. Ludzie w opałach. To chyba przyszedłem już. No to jest, aha, coś takiego. Nie wiem, kto tam był w ogóle. W tym miejscu, szczerze mówiąc. Nie wiem. Poczekajcie, bo to, co to w ogóle jest o to za miasto, bo nie wiem. Czekajcie, wcisnę z tego taba. To tam zostało jeszcze 8 takich tablic. Znaczy nie, to są chyba te. Jezu, znalezione. A tutaj nam tyle wszystko zostało? Serio? Nie chcę mi się wierzyć w ogóle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10. A no tak. A tutaj jeszcze jedna. Oj, daleko. O kurde. Trochę daleko do tego miejsca. Okej. Powoli będzie mrok. Znaczy najpierw ja bym chciał sobie, wiecie, co zrobić. Posprawdzę sobie te tablice ogłoszeniowe. Tak myślę sobie, co zrobimy w kolejnym odcinku. Chyba znaczy te, posprawdzamy te tablice pewnie ogłoszeniowe. Bo nie wiem, czy to cały czas te misje są jakieś, tak jakby, co jakiś czas, co nie. Jak to się mówi? Że tam dają te zadania na tej tablicy, co nie, co jakiś czas. Chyba tak, ale trudno powiedzieć. Bo tych zleceń to mało, powiem wam, było do tej pory. Wiecie, ta leśnica. Potwór z lasu chyba. Coś tam jeszcze było, wiecie. Gryf to było od tego. To była misja już taka fabularna przecież. O, dobra, to na razie sobie to sobie posprawdzamy w kolejnym odcinku, te tablice wszystkie. Znaczy ja bym wolał może nie wszystkie, wiecie. Bo tutaj jeszcze nam zostało bardzo, bardzo daleko. Bo tu to ile jest tych kilometrów, tak mniej więcej, znaczy tych metrów stąd. 3000 ponad, ojoj, to daleko. Szczerze mówiąc. To tak, sobie posprawdzamy tutaj. I tutaj sobie zrobimy w kolejnym odcinku. Ale też tutaj gdzieś była jeszcze. Znaczy tu jest dużo tych, co nie. Tych tablic przecież. Aha, i tutaj jeszcze jedna. No i tu jeszcze jedna. Ojeju, ale tego jest, powiem wam. Serio, kurde. Bardzo dużo tego jest. Bardzo i to bardzo. Bardzo. I tutaj. O tutaj, kurde, jestem ciekaw, co to jest w ogóle za jakieś takie pole, powiem wam. Jakieś jakby. To były, nie wiem, zaznaczone. Jakieś kurde działki, co nie? Każdego. Co nie? Dziwne to jest. Tak jakby kartofle tam rosły, albo. Nie, to wygląda tak jakby. To były tu, nie wiem, takie psiekupy podobne. Tak szczerze mówiąc, tak, no, może niechcący, znaczy tak, no, tak nie wypada tak mówić, co nie, na odcinku, ale to tak wygląda, kurde, tak szczerze mówiąc. No dobra, ale to jest jakaś wioska, mi się wydaje, ale zobaczymy sobie w kolejnym odcinku, jak to będzie, bo najpierw na pewno chcę sobie posprawdzać tutaj, gdzie my jesteśmy, kurde. Na pewno chcę sprawdzić jeszcze 2, na pewno. Na kolejny odcinek oraz to, bo to już też blisko jest nawet. I tutaj sobie posprawdzamy pewnie. A jeszcze tutaj zostało nam. Dobra, ale to dopiero w kolejnym odcinku sobie zrobimy to.
i w tej chwili z wami się żegnam. I oczywiście się widzimy w kolejnym materiale. Cześć!